Dzień dobry, Stanisław Przybyłowicz, duńska firma nasienna Maribo. Dzisiaj spotykamy się na poletkach doświadczalnych Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia i zachęcić do odwiedzin naszego stoiska, które będzie przygotowane na Dniach Pola w Minikowie w dniach 19-20 czerwca. Jeśli chodzi o kolekcję, którą prezentujemy tutaj w Minikowie, to w tym roku zaprezentowaliśmy 5 odmian buraków cukrowych. Są to odmiany Celtic, Pacific, Mariza, Everest i Lumost. Dokładna charakterystyka tych odmian będzie dołączona do materiału, który ukaże się łącznie z tym nagraniem. Także serdecznie zapraszam i można w tym miejscu zapoznać się z dokładną charakterystyką tych odmian. Jeśli chodzi o firmę Maribo, to w ostatnim czasie obchodziliśmy stulecie działalności naszej firmy na terenie wszędzie tam, gdzie uprawiane są buraki cukrowe. Ta działalność była możliwa dzięki współpracy firmy łącznie z plantatorami. Bez obecności plantatorów firma nie byłaby w stanie przygotować oferty, która by spełniała oczekiwania naszych klientów. Jeśli chodzi o osiągnięcia w tej chwili naszej firmy, to trzeba podkreślić, że jesteśmy pionierem w hodowli odmian tolerancyjnych i odpornych. W tej chwili przed naszą firmą i nie tylko występuje bardzo duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o przygotowanie nowych odmian. Wiąże się to z ograniczeniem dostępu do środków ochrony roślin, które do tej pory były stosowane w uprawie buraków cukrowych. W tej chwili hodowla musi skupić się na przygotowaniu odmian jeszcze bardziej odpornych i tolerancyjnych. Jeśli chodzi o firmę Maribo, to w tej chwili mamy 2 ważne programy hodowlane. Pierwszym z nich jest zwiększenie odporności odmian na choroby liści, choroby grzybowe. Głównie chodzi tutaj o cerkosporę. Wiadomo, że choroba ta rozprzestrzenia się w ostatnim czasie bardzo mocno i stanowi główne źródło zagrożenia w uprawie buraków cukrowych. Brak dostępu do skutecznych pestycydów powoduje, że tylko i wyłącznie hodowla odmian tolerancyjnych i odpornych może zaradzić temu problemowi. Drugim obserwowanym w ostatnim czasie zagrożeniem jest pojawienie się żółtaczki buraków. Wiąże się to z brakiem zapraw, w tym neoniksów, które do tej pory zabezpieczały przed nalotem mszycy i innych szkodników, które są wektorem przenoszenia tej choroby. W tej chwili w firmie Maribo bardzo intensywnie pracujemy nad rozwojem odmian odpornych na żółtaczkę. Jest to kwestia, myślę, kilku lat, gdzie te odmiany będą pojawiać się w coraz większym zakresie na rynku. Tyle jeśli chodzi o firmę i naszą prezentację. Jeszcze raz ponowię zaproszenie na Dni Pola do Minikowa w dniach 19-20 czerwca. Będziemy mieli stoisko, będziemy tutaj czekali na plantatorów. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.